Cześć, z tej strony Kuba Watral, Miedź TV. Witam Was w Strefie Miedzi. Dzisiaj gościmy pomocnika naszej drużyny, Damiana Tronta. Cześć. Witam serdecznie. Damian, praktycznie całą seniorską karierę spędziłeś w Jastrzębiu Zdroju. Czy przenosinami do Legnicy przerwałeś taką pewną przewidywalność w swojej karierze? No, można powiedzieć, że trochę się zasiedziałem w tym Jastrzębiu. Co prawda siedziałem, byłem tam 7 lat z małą przerwą w Nadwiślanie Góra, pół roku. No ale tak jak powiedziałeś, że musiałem coś zmienić w swoim życiu, tak. Okej. A jak byś porównał życie w Jastrzębiu do życia w Legnicy? Bo miasta wielkościowo dosyć podobne. No tak, miasta są podobne wielkościowo. Myślę, że w Legnicy jest więcej takich miejsc, których można pozwiedzać. Jest rynek, jest kilka ratuszy. A w Jastrzębiu tego tak naprawdę nie było. W Jastrzębiu chyba nawet bardziej niż piłka popularna jest siatkówka. W Legnicy na pewno przeważa piłka, aczkolwiek my też mamy swoje siatkarskie tradycje. Swoją drogą nawet jedną z gwiazd jastrzębskiego węgla jest Kuba Popiszczak, legniczanin. Miałeś może okazję i chadzałeś czasem na mecze siatkówki? Albo na jakieś inne dyscypliny, bo tam też hokej w tamtych rejonach. Tak, właśnie w Jastrzębiu jest znany hokej też, siatkówka, ale tak naprawdę nie miałem okazji. Tak, no nie ciągnie mnie do tego sportu, więc nie miałem okazji właśnie być na tych spotkaniach. Czyli tu piłka na 100%. Czyli u mnie tylko piłka. Okej. Tak. Do tego jeszcze przejdziemy, bo też słyniesz z tego, że po pracy dalej jesteś w pracy i dalej zajmujesz się piłką, natomiast transferem do Legnicy, w zasadzie zostałeś na Śląsku, Górny zamieniłeś na Dolny. Czujesz się mocno związany z tym regionem? Czy to nie miało znaczenia? Tak naprawdę to nie miało znaczenia. Tak naprawdę tutaj na Dolnym Śląsku też mam rodzinę, bo moja mama stąd pochodzi, z Kłodzka. No. Ale nie miało to znaczenia w ogóle. Okej. Pytanie, czy ty tu przeszedłeś za trenerem Skrobaczem i trenerem Włosiem, czy oni za tobą? Czy się nie umawialiście? Nie umawialiśmy się. Tak naprawdę myślę, że postać trenera Skrobacza miała wpływ na to, że tutaj przyszedłem. Miałem rozmowy także z dyrektorem sportowym już 3 lata temu już miałem właśnie tutaj propozycję, ale jakoś do tego nie doszło, a na pewno tak mówiłem wcześniej, że osoba trenera Skrobacza na pewno miała na to wpływ. Okej. Czyli to, pamiętasz, jakbyśmy się cofnęli, to było tak, że już było wiadomo, że trener tu przychodzi i ty jeszcze rozmawiałeś? Czy to jakoś się w jednym czasie odbywało? To znaczy ja już miałem wcześniej, jak jeszcze graliśmy w Jastrzębiu w drugiej lidze, rozmowy właśnie z dyrektorem sportowym, ale właśnie gdy już miały być jakieś konkrety, to już wiedziałem, że trener Skrobacz właśnie że podpisał tutaj kontrakt i właśnie miałem telefony od niego. Okej. Skład Miedzi w tym momencie jest mocno wyrównany. Natomiast patrząc na liczbę minut występów w pierwszym składzie twoich, można powiedzieć, że jesteś pewniakiem trenera Skrobacza. Jest konkurencja na twojej pozycji duża? Konkurencja na pewno jest na mojej pozycji. Jest kilku naprawdę wartościowych zawodników, ale ja swoją postawą na treningach czy to meczach po prostu pokazuję na to żeby, że to miejsce mi się należy, tak? Z kim się trzymasz w szatni najbardziej? No i ciężko tak kogoś wyróżnić. Naprawdę mam z każdym fajny kontakt. Nie ma takiej osoby, którą mógłbym teraz wyróżnić, tak? Okej. To jeszcze za czasów gry w Jastrzębiu, w magazynie Górnicza Wiara, wspominałeś o tym, że masz bzika na punkcie oglądaniu meczów. Czy to jest tak, że po meczach w weekend, po meczach Miedzi siadasz przed telewizorem i jedynie oglądasz dalej piłkę? No, coś w tym jest, tak. No, można powiedzieć, że mam bzika na tym punkcie, bo lubię sobie przeanalizować jeszcze mój mecz w trakcie tego. No, ale czasami zdarza się, że w weekend zobaczę 2-3 mecze, tak. A którą ligę najchętniej? To nie ma różnicy. Okej. Czyli nawet lubię tą polską ekstraklasę czasami zobaczyć. Czyli jesteś na bieżąco. Tak. A z zagranicznych, no bo to też gdzieś kiedyś wspominałeś, że na pewno gdzieś się Barcelona, Liga Hiszpańska ci leży? Bo Barcelona ostatnio troszkę się boryka, no wprawdzie są w czubie standardowo, aczkolwiek mieli trochę zawirowań w ostatnim czasie. No tak, od małego już ta Barcelona gdzieś tam
się krąży w moim życiu. Moja pierwsza koszulka to była właśnie koszulka Deco z numerem 20. To nie jest przypadek. O, okej. No i gdzieś ta Barcelona cały czas, za czasów Ronaldinho właśnie, aż do teraz. Okej. No to właśnie, a propos takich zawodników na twojej pozycji. Chciałem się zapytać, kogo najbardziej sobie cenisz. Ja mam swój typ, do którego cię porównuję. Zaraz zobaczymy, czy dobrze trafiłem. Jeszcze wcześniej takim moim właśnie wzorem do naśladowania w trakcie gry był Andres Iniesta. To trafiłem. Tak. A teraz właśnie Frankie de Jong. Czyli też Barcelona. Okej, okay. Czyli obserwujesz tak. Gościa. Dobra. No nawet w dniu wolnym od treningów można cię spotkać w klubowej siłowni. Chciałem się zapytać, bo tak się ostatnio spotkaliśmy, tak, chciałem tak. się zapytać, czy to jest ten słynny śląski etos pracy? No, myślę, że tak, że tak? Już po prostu mam to w nawyku, nawet w ten dzień wolny coś tam zrobić dla siebie dodatkowego, no i lepiej się z tym czuję, tak. Mhm. Wiemy już, że w czasie wolnym lubisz czasem mimo wszystko dalej popracować gdzieś tam na siłowni, a poza pracą, co robisz w czasie wolnym? No i poza też oglądaniem meczów. Raczej tak spędzam czas aktywnie. Nie jest tak, że siedzę na czterech literach w domu i oglądam ten telewizor, tylko staram się właśnie jakiś spacer, jazda na rowerze, coś w tym stylu. Okej. Okay. No tutaj w naszym rejonie mamy dosyć fajne warunki do jazdy na rowerze. Tak. Także można to robić. Jesteś dosyć spokojnym człowiekiem, taką masz aparycję. Chciałem cię zapytać, czy nie wiem, masz jakiś konkretny sposób koncentracji przed meczem? Stosujesz coś specjalnego, czy raczej... Oj nie. Nie mam żadnych jakichś tam widzimisi, że tak powiem. Po prostu ta sama rutyna przed meczem, tak samo się przygotowuje, więc... Mhm. Zarówno GKS Jastrzębie, jak i Nadwiślą Góra czasem borykały się z różnymi problemami tam finansowo-administracyjnymi. Czy tutaj w Legnicy odnalazłeś taką stabilizację? Może też powiedziałbyś tak? To znaczy w Jastrzębiu czasami były problemy. Było skromnie, ale raczej było stabilnie, tak? Mhm. A w Legnicy można powiedzieć, że jest ten komfort pracy, tylko można myśleć o pracy. Tak? Okej, czyli nie zajmują cię jakieś... Nie, organizacyjnie klub jest bardzo dobrze poukładany. Okej. W zeszłym sezonie zdobyłeś 4 bramki dla Jastrzębia, 4 asysty. W Miedzi wciąż czekasz, pewnie, z niecierpliwością. Tak, no. Szukasz tych okazji na boisku, czaisz się na bramę? No tak, no, można powiedzieć, że brakuje mi tylko tej strzelonej bramki, tak, w barwach Miedzi. Gdzieś tam te asysty się już pojawiły, ale tej kropki na D nie ma, tak, tej bramki. Z GKS-em zaliczyłeś awanse do trzeciej, do drugiej, do pierwszej ligi. Co chciałbyś osiągnąć z Miedzią? No, sam powiedziałeś, tak? Brakuje jeszcze tej ekstra klasy, tak? Okay. W moim CV. Dobra, no to tego ci życzymy, a w najbliższym czasie oczywiście zdobytej brameczki. Dziękuję bardzo. Dzięki.